Fiction. Zaprasza Marcin Makowski i Andrzej Mitek. Cześć, z tej strony Marcin Makowski. W dzisiejszym odcinku podcastu Pop Fiction z Andrzejem Mitkiem porozmawiamy na temat poprawności politycznej w grach i serialach. Na początek przyznajmy się do pewnych strasznych rzeczy, przynajmniej ja mam potrzebę zrobienia takiego coming outu, nie wiem jak ty, ale ja się przyznaję, że oglądam po prostu okropny, tryskający seksizmem, homofobią i zbyt małym zróżnicowaniem rasowym serial Przyjaciele. Czy ty również chciałbyś się do tego przyznać? Nie mam wyboru, bo oglądam ten serial chyba po raz czwarty właśnie w tej chwili na Netflixie, gdy rok temu w styczniu pojawił się ze wszystkimi 10 sezonami na tej platformie streamingowej. No nie miałem ucieczki od tego, żeby z powrotem wrócić i obejrzeć kolejny raz Losy Przyjaciół. No i niestety tutaj jeszcze kilka rzeczy pominąłeś, bo w tym serialu jest również tak zwany fat shaming, bo nie zapominajmy, że gdy Monika miała ten okres, w którym była otyła, no to wszyscy się z niej wyśmiewali. No to kolejna rzecz, która każe nam się czuć winnym, że jednak ten serial oglądamy. No i również dużo takich homofobicznych żartów, niby śmiechy, chichy, ale tutaj poważne sprawy. No, faktycznie, jesteśmy nieuświadomionymi, być może, ksenofobami, rasistami, co by tam jeszcze innego nie wynaleźć, a zobacz, jakoś 10-20 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że takie seriale mogą być podstawą do takich zarzutów, a dzisiaj o tym rozmawiamy trochę pół żartem, pół serio, ale jednak temat jest jak najbardziej realny. Ja przeżyłem autentyczny szok, gdy dowiedziałem się, że nastolatkowie brytyjscy współcześnie, obejrzawszy Friendsów, Przyjaciół, zobaczyli w tym serialu, no, w cudzysłowie skandalizujące rzeczy. Serial, który dla ciebie był serialem kultowym, oglądanym bardzo chętnie, z przymrużeniem oka. W tym serialu nie doszukiwaliśmy się takich rzeczy, nawet nam pewnie to do głowy nie przyszło. Ten serial po prostu przegrywa w tej chwili z poprawnością polityczną. Jest on wręcz na cenzurowanym, jeżeli chodzi o pokolenie 20-latków. Dla mnie jest to osobiście szok i wydaje mi się, że jest to absolutny paradoks, że ci sami młodzi ludzie oglądają edukację seksualną, o której mówiliśmy 2 odcinki temu. Cieszą się tą skrajną rozwiązłością, aborcją i eksperymentowaniem niezależnie od homo czy heteroseksualizmu, a na serial, taki serial jak Przyjaciele, patrzą po prostu ogromnie krytycznym okiem. To jest właśnie paradoks poprawności politycznej, że sytuacja, która jest jednak skrajna czy radykalna pod względem ideologii lewicowo-liberalnej, właśnie tutaj przykładem omawianym przez nas, jak wspomniałeś, się serial Edukacja Seksualna, tam to nie jest kwestia, która może kogokolwiek gorszyć. Jeżeli zgorszysz się tym serialem, no to jesteś bigotem, jakimś katolickim ze ściankiem, no i generalnie nie rozumiesz współczesnej kultury masowej. No ale już kiedy to samo pokolenie tak zwanych milenialsów, czy tych ludzi, którzy wchodzą już w dorosłość w wieku internetu, a jeszcze wcześniej z Friendsami z lat 90. się nie spotkali i dopiero właśnie ze względu na to, że serial trafił do Netflixa, oglądają pierwszy raz perypetie Szóstki Przyjaciół. No i te rzeczy, które dla nas wtedy były w języku angielskim, jest takie słowo vanilla, czyli takie zupełnie pozbawione jakiś wymiaru, który mógłby być skandaliczny, no dzisiaj dla nich to jest serial oburzający. To, co afirmuje pewne postawy lewicowo-liberalne, jest absolutnie mainstreamowe, normalne, ale serial grzeczny, który czasami po prostu, jak to bywa w poczuciu humoru, operuje na jakichś żartach wobec jakichś grup etnicznych, czy no nie wiem, no generalnie nie jest zdywersyfikowany rasowo, tak jakby dzisiaj powinien według współczesnych standardów, mam wrażenie, że to jest po prostu tanie, że to jest mało wymagające intelektualnie, żeby tak bezrefleksyjnie wyciągnąć serial z kontekstu, w którym on powstawał, i zapomnieć, że przecież, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale serial Friends, przynajmniej z polskiej perspektywy, w czasach, kiedy był emitowany, ale w Ameryce również, był niesamowicie progresywnym serialem, jeżeli przyjrzeć się tematom, które on poruszał. Na tamte czasy faktycznie on był pewną rewelacją. Teraz jest postrzegany zupełnie inaczej. Ale zobacz, bo pamiętasz taką sytuację z Phoebe, jedną z bohaterek, która była surogatką dla własnego brata, który związał się ze starszą nauczycielką i ona im dzieci rodziła. No trójkę dzieci urodziła, zgadza się. Przecież to nie było jakieś takie codzienne wydarzenie, prawda? No, w sytuacji nawet liberalnego Nowego Jorku.
Friends pod tym względem, ten serial, wiele różnych takich narracji czy stereotypów obalał, no łącznie z jakimiś relacjami seksualnymi pomiędzy bohaterami, różnymi tam konfiguracjami, kto z kim kiedy chodził, jakie związki wchodził w trakcie serialu. Ich przecież były dziesiątki, z Joey'im na czele, który właściwie nie pamiętał imion swoich dziewczyn. Tak. Dlatego czy na to się można oburzać? No, to raczej można się z tego zaśmiać, takie czasami bywa życie i to mi się nie podoba, że z poczucia humoru tworzy się jednak jakieś piętno ulegania kalkom poprawnościowym. Dajemy tu przykład poprawności politycznej w odniesieniu do Friendsów, gdzie to, co dla nas wydaje mi się, że po prostu było śmieszne, teraz już jest niepoprawne politycznie. Poszukajmy dalszych przykładów tej poprawności, żeby stworzyć taki kontekst tego. Ja na przykład wygrzebałem taki fakt, który podał brytyjski Daily Mail, że firma Google odeszła od, zakazała czy zachęciła swoich pracowników do nieużywania słowa rodzina po to, żeby nie obrażać tych wszystkich, którzy nie są w rodzinach. Mało tego, żeby uznała to słowo za obraźliwe dla par homoseksualnych, dla tych, którzy nie są w związku małżeńskim, dla zwierząt i dla tych, którzy mają wielu transseksualnych partnerów. Dlatego uznali, że słowa rodzina nie powinno się używać w przestrzeni firmowej. To jest taki uderzający przykład poprawności politycznej, która teraz przejawia się i w przestrzeni społeczno-politycznej, i w serialach, i obserwujemy to właściwie na każdym kroku. Wiesz, ja akurat znam ludzi pracujących w Google, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że oni tam jakoś są strasznie z tego tytułu represjonowani, czy się źle czują, ale nawet oni niezaangażowani jakoś w ogóle w te spory ideologiczne, w rozmowach prywatnych podkreślają, że coś bardzo złego stało się z tą kulturą korporacyjną Doliny Krzemowej w tej sytuacji, że ta dbałość o to, żeby nikogo nie urazić, to tworzenie safe space, bezpiecznych przestrzeni, nie wiem, międzypłciowych toalet i tak dalej, zaczyna zjadać własny ogon w tym sensie, że ludzie boją się powiedzieć jakiś bardziej odważny żart w miejscu pracy, boją się skomplementować swoją koleżankę, że założyła, nie wiem, fajną bluzkę, boją się robić tych rzeczy, które w społeczeństwie inteligentnych, dojrzałych, dorosłych ludzi uważane są za jednak element socjalnych interakcji. No, to trochę tak dzisiaj wygląda z tym ruchem Me Too, że nawet poważne dzienniki Washington Post czy New York Times, które jednak były ambasadorami tego ruchu kobiet, które wypominały przede wszystkim białym, wpływowym mężczyznom molestowanie seksualne. Dzisiaj się okazuje, że coraz trudniej zatrudnić jest kobietę, coraz trudniej jest zdobyć jej awans, coraz trudniej w miejscu pracy budować karierę, bo pracodawcy po prostu absolutnie się boją cokolwiek, nie wiem, powiedzieć, sfaworyzować, wchodzić w normalne ludzkie interakcje. No i to mi się trochę nie podoba, że coś, co może być przecież z gruntu rzeczy pozytywną ideą, żeby nie dyskryminować ludzi ze względu na ich rasę, pochodzenie czy preferencje seksualne, staje się celem samym w sobie. I to jest chyba dzisiaj przede wszystkim niebezpieczne w tym ruchu poprawności politycznej. No, takich wystraszonych osób jest więcej. Przypomniał mi się wywiad z Henrym Cavillem, który jest obecnie znany z roli Supermana, a za chwilę będzie jeszcze bardziej znany dla polskich widzów z roli Wiedźmina, który oznajmił publicznie, że on rezygnuje z tradycyjnego zabiegania o względy kobiet, ponieważ nie chce skończyć w więzieniu z zarzutami o seksizm czy molestowanie seksualne. Bo do tego stopnia jego wypowiedź, że jest staroświecki i że lubi zabiegać o względy, no dla mnie taka wypowiedź, ja nie znajduję w niej nic zatrważającego. To ona wywołała tak dużą burzę, że Henry po prostu stwierdził, że on się z tego wycofuje i że on tego nie będzie robił, bo no, boi się reakcji. Więc ja mam wrażenie, że ta polityczna powoduje pewne zagubienie i teraz wszyscy boją się cokolwiek powiedzieć, bo może być to uznane za skandalizujące wręcz. No i jest za takie uznawane, szczególnie w Królestwie Hipokryzji, czyli w Hollywood. Tutaj świetny przykład film Ocean's 8, między innymi z Sandrą Bullock i tam plejadą amerykańskich aktorek średniego pokolenia. Jest to film, który jest de facto powiedzmy jakimś tam rip-offem, czy po prostu zżyną z tych wszystkich filmów Oceans, które były pierwotne z męską obsadą. No, po prostu on się tym różni, że mężczyźni są zastąpieni przez kobiety. No, mało oryginalny film, raczej bym powiedział z kategorii takich średniawych. No, typowa rozrywka, która jest atrakcyjna ze względu na ujęcia, zdjęcia, które się dzieją w filmie, bo to tam jest gala Met w Nowym Jorku, muzeum, piękne kreacje, ładne aktorki. No, wszystko fajnie, tylko że w momencie, w którym krytycy po prostu napisali to, co zauważyli, że nie jest to film
ani odkrywczy, ani jakoś błyskotliwie zagrany. To właśnie przede wszystkim Sandra Bullock, ale też inne aktorki absolutnie się oburzyły, bo stwierdziły, że biali 40-letni, 50-letni krytycy filmowi nie będą oceniać filmu, który jest stworzony przez kobiety dla kobiet i że oni nie są grupą docelową odbiorców i w ogóle nie mają prawa krytykować, a tak naprawdę to dziś pewnie jeszcze to wszystko podszyte seksizmem. No to dochodzimy do takiego absurdu, że gdy ideologia zaczyna opanowywać przestrzeń nawet właśnie takich jakichś w miarę dobrych odruchów, żeby dywersyfikować kulturę, no to staje się swoim własnym wrogiem w tym zacietrzewieniu, że już nawet, nie wiem, ja nie mogę powiedzieć, że ten film był słaby, no bo jestem białym, 30-letnim mężczyzną, którego nie rozumiem. No to do jakiego momentu można takie rzeczy doprowadzić, żeby były wygodną wymówką w robieniu po prostu kiepskich produkcji? No i to moim zdaniem jest dzisiaj problemem świata, w którym żyjemy, że coraz częściej elementy jednak pewnego ryzyka w debacie publicznej, czyli ironii, cynizmu, żartu, poczucia humoru, które jest momentami na granicy. Coś, co sprawia, że literatura, że interakcje międzyludzkie są ekscytujące, no to się tak nam wszystko stępia w tej przestrzeni publicznej w obawie przed procesami, no że właściwie kastrujemy kulturę popularną z tego takiego zęba, które powinno mieć. No, inaczej po prostu się będziemy nudzić, nic nie będzie śmieszne, bo będzie tak bezpieczne, że stanie się przewidywalne. I to jest coś chyba, czego sam Hollywood w tej chwili, czy na przykład ludzie oceniający tak ostre seriale typu Friends, po prostu widzieć nie chcą. Może wytłumaczmy się z tego poloneza, który otworzył nam dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy ja nie wywołam jakiegoś wielkiego skandalu stwierdzeniem, że polonez w Panu Tadeuszu otwierał Podkomorze i Zosia, czyli mężczyzna i kobieta. A mam wrażenie, że w najnowszej interpretacji Pana Tadeusza już otwierałby tego poloneza chyba pod Komorze z Rejentem, bo jeżeli już mówimy o ideologii, może nawiążemy do tego wydarzenia, które miało miejsce w jednym z warszawskich liceów, gdzie uczniowie w ramach solidaryzacji z kolegami i koleżankami LGBT odtańczyli poloneza równości, czyli tańczyli w parach tej samej płci, chłopaki z chłopakami, dziewczyny z dziewczynami. Może nawet nie wchodząc w aspekt ideologiczny czy ideologizacji tego, co się dzieje w szkołach, tylko skupiając się na poprawności, na tym temacie, który jest teraz przez nas poruszany. Ja mam wrażenie, że za chwilę polonez w takim ujęciu, jak go znamy, tradycyjny, ludowy, mickiewiczowski, przestanie istnieć, ponieważ no fajne będzie, czy wręcz nie będzie wypadało mówić, że polonez tańczy się w parach męsko-damskich. No będzie polonez obciachu i polonez równości. No przecież jak jest równość, to ta równość jest tylko w jedną stronę. No, to widać było właśnie na tym polonezie. No nie był polonez równości, bo jakby był równości, to by były i pary heteroseksualne, i homoseksualne. A tym mniej więcej polega równość, a tam były tylko pary jednopłciowe. Ja rozumiem, że to mógłby być polonez solidarności ze środowiskami LGBTQ, tak? To wtedy taką nazwę bym rozumiał, tak wyrażoną przez młodzież w prywatnego liceum, ma do tego pełne prawo, jeżeli tak chce. No to taką solidarność oczywiście rozumiem. Natomiast jeżeli ktoś nazywa to polonezem równości, no to odwraca znaczenie pojęć. I to jest też jedna z cech charakterystycznych poprawności politycznej, czy generalnie marksizmu kulturowego, mówiąc już takim językiem bardziej filozoficznym, że pojęcia, które są neutralne albo jednoznacznie afiliowane, tak jak wcześniej wspomniałeś, na przykład rodzina, jako związek kobiety, mężczyzny, którego owocem są dzieci, rodziną być przestaje w klasycznym rozumieniu. Takie słowa się albo zmieni ich definicja, albo wycofuje z użycia. I teraz polonez, który jest jednak tańcem historycznie osadzonym bardzo mocno w kulturze polskiej, zresztą sama jego nazwa o tym świadczy, nie jest już tańcem kobiety i mężczyzny, tylko może być również wersją równościową, czyli samych kobiet z kobietami i mężczyzn z mężczyznami. No to oczywiście to nie jest tak, że świat się kończy i ręce trzeba załamać i ojejku, zobaczyłem, to się zgorszyłem. Tak jak podkreślam, prywatna szkoła, nikt tam nikogo nie zmuszał, więc niech sobie chodzą. No ale my musimy mieć również świadomość, jako ludzie, którzy mają być może inną wrażliwość kulturową czy społeczną, że to też jest element pewnej konstrukcji ideologicznej, bo ten, że polonez był zorganizowany i wymyślony w ramach tam szerszej akcji promującej te środowiska przez agencje marketingowe, które się w ogóle przed tym nie kryły, tylko wręcz wprost ogłosiły, między innymi na portalu Wirtualne Media, takim branżowym, można przeczytać, że tam chyba jest agencja Youngs and Mad, która no, po prostu wymyśliła taki event. No i młodzi ludzie w nim wzięli udział. Więc to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, nie jest takie zupełnie uśmiechnięte, neutralne, jakby się mogło z pozoru wydawać. No fajnie, niech tam sobie potańczą, jeżeli to komuś pomoże i sprawi, że się będzie lepiej czuł, ja nie mam nic przeciwko. No tylko też nie róbmy z tej sytuacji czegoś absolutnie naturalnego, bo jednak naturalny polonez, taki jaki w kontekście kulturowym w Polsce jest osadzony, no
wiemy dokładnie, jak wygląda, tak jak mniej więcej w panu Tadeuszu. Ja jestem strasznym dinozaurem, może teraz troszkę wyolbrzymię ten przykład, ale przyszło mi do głowy, że za moich czasów szkolnych aktem najwyższej odwagi było poproszenie dziewczyny na dyskotece do takiego wolnego tańca przytulańca. No to co, to teraz ja miałbym poprosić kolegę do takiego wolnego tańca i to by było takie super? No ja inaczej pamiętam swoje liceum i dla mnie większą ekscytacją było to, co się działo po polonezie na studniówce. No ale może źle żeśmy tam wtedy poukładali akcenty. Niewystarczająco progresywni byliśmy. Nawet odkładając żarty na bok, ja myślę, że to też, nie wiem, no oczywiście nie chcę się wypowiadać w imieniu osób homoseksualnych, ale myślę sobie, że to... Ja też takie, z takimi głosami się spotkałem, niekoniecznie musi im pomagać, no bo mam wrażenie, że to jest jednak instrumentalizowanie ich seksualności do takiego stopnia, w którym jest to elementem happeningu, a nie czymś, co powinno być raczej naturalnym, bo ja uważam, że jeżeli ktoś faktycznie ma inną orientację seksualną, powinien być szanowanym obywatelem i szanowanym człowiekiem z takimi samymi prawami jak inni, które oczywiście nie interferują z naszą konstytucją, bo ona te pewne ograniczenia stawia. No, godzimy się żyć w takim państwie, respektujemy jego prawa. No i też taka, przypomnę, nimi jest nauka społeczna Kościoła. Osoby homoseksualne należy traktować ze wszelkim szacunkiem godnym każdej istoty ludzkiej i również szanować ich wybory, jeżeli są podejmowane zgodnie z sumieniem i z wolną wolą. Można oczywiście z nimi rozmawiać, dyskutować i nawet należy, ale nie należy piętnować. I wydaje mi się, że pomiędzy tą przestrzenią akceptacji, szanowania tego, czego uczy nasz Kościół, a taką marketingową afirmacją i to jeszcze pod pręgierzem tego, że o Jezu, powiedz złe słowo na temat tego poloneza, no to już jesteś homofobem, no to mi się nie podoba, że nie ma tutaj środka, takiej normalnej dyskusji jest, tylko albo polonez jednopłciowy, albo średniowiecze. Jak widać, chyba mam nadzieję, że nasza rozmowa jest tego przykładem, można też do takich rzeczy podchodzić z umiarkowaniem i z rozsądkiem. Chyba tego dzisiaj brakuje i to może być jakaś klamra spinająca naszą rozmowę. Nie dajmy się temu demonowi poprawności politycznej zawładnąć, tylko jeżeli już, to kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem. On jest zawsze lepszym wyborem w takich przypadkach. W pełni się z tobą zgadzam. Tak samo jak zgadzam się z tym, że osoby o innej orientacji seksualnej trzeba szanować, oczywiście. Może podsumujmy w ten sposób, czym grozi rozwój takiej poprawności politycznej. Możemy nawet tutaj pozostać w sferze popkultury, tego takiego soft power, o którym już mówiliśmy. Czym grozi? A z drugiej strony, jaka mogłaby być inna, alternatywna, lepsza droga wobec takiej poprawności politycznej, która jest nam w pewnym sensie narzucana, proponowana, czy przemycana właśnie w takim mainstreamowym przekazie? Czy wiesz, ja bym chciał unikać takiego języka wzmożenia moralnego w tym sensie, że czym grozi. No bo to faktycznie w konsekwencji mogą być wydarzenia groźne, ale zawsze jednak uważam, że prymat rozsądku po stronie ludzi myślących jest i powinien być na tyle priorytetowy, żebyśmy mówili po prostu, jak rzeczywistość wygląda. A potem zastanowimy się, jakie są z tego wnioski i konsekwencje. Ta rzeczywistość w Ameryce jest już coraz bardziej realna w tym, co mówisz pod względem poprawności politycznej i konsekwencji, które ona ze sobą niesie. Bo przykład chociażby taki bliski, jeżeli chodzi o popkulturę, sport, no i aktualne wydarzenia, czyli finał Super Bowl, gdzie New England Patriots grali z Los Angeles Rams. No i tam po stronie drużyny z Los Angeles, jak pisały amerykańskie media, tworząc historię, to jest cytat, wystąpiło dwóch cheerleaderów po raz pierwszy w historii finału Super Bowl. Oczywiście nie było to wspomniane w kontekście artykułów, oprócz tego, że mamy 2019 rok, więc to powinno być dla nas normalne, ale no również byli to cheerleaderzy czarnoskórzy, no i otwarcie deklarujący swoją orientację homoseksualną. Jeden z nich na Instagramie wkleja swoje zdjęcia, w którym po prostu maluje się, używa biżuterii kobiecej. Przypomnijmy postać Erika z edukacji seksualnej. No to jest mniej więcej wypisz, wymaluj ten sam przykład. No takiego rodzaju wrażliwości, czy też sposobu bycia. No i oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć, co to za sprawa dla nas. Z drugiej jednak konsekwencje tych wydarzeń poprawnościowo-politycznych zaczynają się w tym momencie, w którym całemu społeczeństwu jedyną możliwą narracją w mediach tłumaczy się, że ty nie możesz powiedzieć, że to jest jednak trochę dziwne, że wychodzi pomalowany cheerleader w sytuacji, w której jednak zawsze w kontekście historycznym, kulturowym była to funkcja żeńska i też generalnie tak to po prostu wygląda pod względem też fizycznym, często w sposób naturalny. No, jest to funkcja też jednak patrząc na to pod względem takim czysto męskim, estetyczna, urozmaicająca całe wydarzenie, nie?
nie chodzi tutaj o uprzedmiotawienie kobiet, no ale jednak o to, z czym się wiąże ta przerwa między spotkaniami w kulturze amerykańskiej, pełna różnych gier, zabaw, no właściwie taka festynowa. To wszystko pasuje do tej konwencji. No więc dzisiaj tłumaczy się, że to jest pisanie historii i właściwie nie ma możliwości wypowiedzenia się, że ta historia idzie w kierunku, w którym nam się nie podoba, bo jest się automatycznie, chociaż nie wprost, oskarżany o homofoba, jeszcze dodatkowo rasistę. Bo to, że tych dwóch mężczyzn jest czarnoskórych i właśnie jest tej orientacji homoseksualnej, nie jest nigdzie wprost wymieniane, to jest po prostu rzeczą naturalną. Albo taki stan rzeczy, albo jeżeli powiesz, że no ja bym jednak wolał oglądać cheerleaderki tak jak to zawsze było, no to już nie nadążasz za tym, że czas się zmienia. Czyli jest to bardzo taki powszechny w poprawności politycznej przymus, że postęp jest nieodwracalny, że my kijem Wisły nie zawrócimy. No i tutaj druga rzecz, która z tego wynika, ostatnio w stanie New Jersey wprowadzono nakaz edukacji historycznej odnośnie ruchów LGBT. W szkołach od 2020 roku publicznych będą musiały być lekcje w historii ruchów LGBT. W tym kontekście, że każda postać, która coś zrobiła wartościowego w historii Ameryki, będzie musiała być również omawiana, ale przede wszystkim z tego wątku jej orientacji homoseksualnej, to ma po prostu upodmiotowić uczniów, którzy też taką orientację mają. No i pytanie jest takie, czy uczenie zwykłej historii nie wystarczy, czy tam nie można o takich rzeczach wspominać, musi być osobny przedmiot w stosunku do którego uczniowie nie mają wyboru, czy na niego chodzą, czy nie chodzą. No taka rzeczywistość już dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych i taka również z czasem może być w Polsce. No, wystarczy zobaczyć, co głosi ruch Roberta Biedronia Wiosna. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tematach, które dzisiaj poruszaliśmy, o serialu Przyjaciele, o polskim Polonezie, a my słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Pop Fiction. Dzięki, że byliście z nami. Marcin Makowski, Andrzej Mitek. Do usłyszenia w Pop Fiction. Fiction. Zaprasza Marcin Makowski i Andrzej Mitek.